Państwa, witam na konferencji prezydenta Pomocy Gazy Górnicza w Polsce Wschodniej. Poprosimy o ocenę emocjonującego spotkania pana trenera drużyny gości i rozmowy. Przede wszystkim gratulacje dla moich chłopaków, bo zagraliśmy według mnie bardzo dobre zawody, jeżeli chodzi o atak. Jedną rzecz, do której możemy mieć zastrzeżenia, to żeśmy nie trafili 11 rzutów osobistych, jakby jeszcze do tego doszło parę, to by było bardzo dobrze. Mieliśmy długi, ciężki tydzień, bo ponad 8 dni trenowaliśmy i było bardzo dużo rzeczy, żeśmy chcieli w naszej grze naprawić, zwłaszcza w ataku, i mam wrażenie, że powolutku odmieniamy się w ataku, to jest dla nas bardzo ważne. Myślę, że też bardzo ważną rzeczą w tym meczu były zbiórki, żeśmy zdemolowali Dąbrowę 17-7 w ataku i jasno widać, że punkty drugiej szansy 17-6, 11, mecz wygraliśmy 10, także na pewno to miało kluczowe znaczenie w tym meczu. No i Groszek, który ostatniego meczu nie grał po kontuzji, myślę, że dzisiaj dał naprawdę bardzo dobrą, nie zmianę, ale był naszym wiodącym graczem w tym meczu i za to mu chwała. Także że chyba tyle. No, wszyscy wiedzieliśmy, jak to jest ważny mecz i dla Dąbrowy, i dla nas w kontekście ósemki, także na pewno bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Bardzo dziękujemy. A teraz Oli Kumowa, jako Grzegorz Jachowski. Witam serdecznie. Przede wszystkim dla mnie to jest wyjątkowe zwycięstwo, bo wróciłem, że tak to nazwę, na stare śmieci, gdzie spędziłem 2 lata i to były naprawdę dla mnie bardzo fajne, bardzo dobrze wspominam te 2 sezony. No i udało się tu wygrać. Taką może ciekawostką jest, że od kiedy gram gdzie indziej w Dąbrowie, to oczywiście na szczęście nie przegrałem, przyjeżdżając do Dąbrowy Górniczej, więc dzisiaj w opasce podtrzymałem. Co do meczu, no tak jak trener powiedział, no tutaj zrobiliśmy 17 zbiórek w ataku przy 7 Dąbrowy. Myślę, że to był klucz do zwycięstwa. Aczkolwiek też, co dla mnie jest bardzo istotne jako rozgrywającego, popełniliśmy 13 strat. To jest, powiedzmy, niezła średnia na nasz zespół, bo zdarzało się ostatnimi czasy, że robiliśmy przynajmniej po 20, więc dzisiaj to jest, powiedzmy, wydaje mi się, dobry wynik. No i nic, no cieszymy się, że zwycięstwa i już myślimy o Asseco, bo to jest kolejny mecz za tydzień, który jeśli wygramy, to będzie dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Dziękujemy. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Tradycyjnie, jak to bywa, zaczniemy od opinii zawodnika Ryszarda Brodusa. Dzisiaj mamy 26 punktów. Raszana niestety nie wystarczyło do zwycięstwa. Raszan, please share your opinion about us, about the game. 26 points, great result, or not enough tonight? Yeah. Well, as a team, we hold this. Well, as a team, they just came out more aggressive than us. They had more energy, and we didn't match them tonight. That was the biggest thing about that, and the offensive rebounds. They had them in the first half. I don't know how many offensive rebounds, 13? 13, I don't know what they finished with, but it was more than 13. So what we were talking about before the game, we didn't follow our game plan, and that's what ultimately led to the final result, which is not what we wanted. So I mean, individual stats, that's great and all for individuals, but as a team, that doesn't mean anything. We need to come out with the win. Nieco by dzisiaj bardziej agresywni, szybsi posypał się nasz plan gry. W wyniku tego indywidualne statystyki są dobre dla indywidualistów, ale z tym zespołem dzisiaj zdecydowanie nas nie zadowala. Jak przepraszam. Czy jakieś pytania mają Państwo do Rzeszana? Gogo. Czy nie? Dziękujemy, thank you. I teraz na spokojnie z trenerem Zubowiciem. Please, so, she's your time. Good evening. First, congratulations for the Pol Pharma. They was better team. We must be honest and said on the end they was better team. They play stronger. They play quicker. We don't have enough. I would say power. We don't have enough muscle. To answering on that physically game, and I think that's most important things what we don't have tonight. That reaction on one very strong physically, very strong team.
On the end, we coming in a chains, but I would say after the game, we cannot be satisfied with the calling. We cannot be satisfied with the referee. And I think that's it is why one of the reasons for our bad game. Rywale dzisiaj byli silniejsi, mocniejsi. Nam zabrakło trochę siły fizycznej, może takich mięśni, kto to określił. To była jedna z głównych przyczyn porażki, natomiast nie można być również usatysfakcjonowani z poziomu sędziowania, z misków, które się pojawiały. I to też złożyło się na ten wynik. Jakie zrobaczko, czy mają Państwo pytania? Przejdźmy. Dziękuję bardzo. 31 zapraszamy na